Zapraszam dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Witam Cię w Dzieciandii. W tej audycji usłyszysz nasze rodzinne pogaduchy o jedzeniu i o piciu. Posłuchasz również bajkowiska, czyli opowiadania napisanego na potrzeby tego właśnie podcastu pod tytułem Mysie Sprawy. Cała nasza rodzinka serdecznie Cię zaprasza. Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja! W dzisiejszych pogaduchach znów poruszymy ważny dla nas temat. Jest on bezpośrednio związany ze światem, który nas otacza. Dziś porozmawiamy o jedzeniu i o wodzie. Tosia, jaka jest Twoja ulubiona potrawa? No ja bardzo lubię lasagne. A Ty, Hania? Pizzę! A mnie to się wydaje, że raczej parówki na ciepło. Naprawdę lubię więcej pizzę. Wiem. I jeszcze uwielbiasz spaghetti bolognese. Yum! A ty, mama? Ja ostatnio jestem fanką batatów. To taki słodki ziemniak pochodzący z Ameryki Środkowej. I choć przywiózł je do Europy Krzysztof Kolumb... A kto to jest Krzysztof Kolumb? Jest to człowiek, którego uznaje się za odkrywcę takich dwóch wielkich wysp, które nazywają się Ameryką. A każda z tych wysp to jest osobny kontynent. Ameryka Południowa i Ameryka Północna. Dobrze, ale wracając do moich batatów. Bataty! Do moich batatów. To tak, ja uwielbiam bataty, czyli takie słodkie ziemniaki. W Polsce one nie są tak popularne jak gdzie indziej na świecie. Ja powiem Wam jeszcze jedną ciekawostkę, jeżeli chodzi o bataty. Wiecie, że istnieje 400 odmian tego ziemniaka? Te skórki mają różne kolory oraz miąższ. Skórki mogą być fioletowe, czerwone, pomarańczowe, żółte, a nawet białe. A Hania, chciałabyś jeść kolorowe ziemniaki? Jeden ziemniaczek fioletowy, drugi czerwony, trzeci żółty i jeszcze brązowy i wszystkie słodziutkie? Wiem, że lubię słodziutkie rzeczy kolorowe, ale nie. No tata, a ty co lubisz jeść? Pochwal się. Ja to lubię tradycyjnie, delikatnie. Ziemniaczki, mogą być bataty, kotlecik, może być mielony, może być schabowy, kapustka zasmażana i jeszcze uwielbiam placek po węgiersku. A ostatnio to ja tak jadłem, już nie pamiętam kiedy, czy lat, czy miesięcy temu. No dobrze, to już wiemy, co lubimy jeść. Ale z tym... No, ale jest duże ale, ponieważ z tym jedzeniem jest problem. A jaki problem to jest, mama? To jest taki problem, że po prostu marnujemy jedzenie. Jest to globalny problem, ponieważ 1/3 wyprodukowanej żywności po prostu marnujemy. W internecie znalazłam informację, że jest to 2,6 miliarda dorosłych koni. Co to znaczy? Ile to jest? Dużo, Haniu. Bardzo dużo. Kiedyś słyszałam, że jedno duże miasto w Polsce jest w stanie wykarmić nasz cały kraj. W Europie marnuje się około 173 kg jedzenia na osobę rocznie. Brnąc w to dalej, dowiedziałam się niestety, że w Polsce na osobę jesteśmy w czołówce. Wiecie, ile się marnuje? Ile kilogramów? 20-100 milionów i 32? Mniej więcej. W Polsce na osobę marnuje się 240 kg jedzenia na osobę rocznie. Czyli jesteśmy naprawdę mocno w czołówce. Dzisiejszy podcast w sumie miał być o jedzeniu, które lubimy. Ale zaczęliśmy o tym rozmawiać poza mikrofonem i okazało się, że ze względu na obecną sytuację ludzie przestali myśleć o tym, co do tej pory było dla nas tak naprawdę ważne. Pamiętasz, Tosia, pierwszy lockdown? Panikę, bo nie wiedzieliśmy, co będzie... Niestety pamiętam i nigdy nie zapomnę. Ludzie polowali na wszystko, co było w sklepach, a papier toaletowy to my chyba do dzisiaj trzymamy w domu. Tak, papieru toaletowego to nam nie zabraknie do końca roku przynajmniej. Było polowanie na papier toaletowy, na artykuły higieniczne, makarony, ryże, nawet kupiliśmy puszki z mięsem, a przecież tak rzadko jadamy takie produkty. Suche produkty przez miesiące
zalegały w kartonach w kuchni, gdzie one były jeszcze upchnięte pod łóżkiem, tak, były poupychane. Całe szczęście, że wszystko wykorzystaliśmy. Jak myślicie, dlaczego marnujemy tyle jedzenia? Bo kupujemy za dużo. Tak, kupujemy za dużo, ale marnowanie zaczyna się znacznie wcześniej. Ja na przykład czytałem, że owoce lub warzywa, które nie spełniają jakichś tam naszych standardów, ja nie wiem jakich, są odrzucane już przez producentów albo przez pośredników. Czasem źle przechowywane produkty wyrzucane są do śmieci, czasami my je wyrzucamy. Pamiętam, jak ty, Tosiu, byłaś malutka i uwielbiałaś takie serki z takim głodnym, żółtym ludzikiem. Każdy wie, o czym mówimy, ale oczywiście nie mówimy nazwy firmy. A były one, do dnia dzisiejszego są bardzo popularne pośród dzieci. Kupowaliśmy całe palety tego serka. Jadłaś, po prostu je uwielbiałaś. To był twój ulubiony serek. No ale w pewnym momencie się po prostu już przejadłaś. Więc otwierałaś te serki, brałaś łyżeczkę lub dwie i potem ten serek, no, był po prostu na zmarnowanie, do wyrzucenia. Więc z tatą litowaliśmy się nad tym serkiem i go jedliśmy. I do dnia dzisiejszego nie możemy patrzeć się na ten serek i go po prostu nie jemy. A ja pamiętam tą szynkę z miśkiem. Tak, za każdym razem jak idziemy do sklepu i widzisz szynkę z misiem, to strasznie prosisz, żeby ją kupić, ale kilka razy kupowaliśmy. Ale... Szynka nie została zjedzona i już nie dam się na nią naciągnąć. Pamiętam nasze początki jako młodzi rodzice i młode małżeństwo, gdzie kupowaliśmy sporo tych produktów. Ze sklepu wychodziliśmy z zapchanymi koszykami, ale tak powoli zaczęło do nas coś docierać. Pierwsze to chyba były te serki, których po prostu nie chcieliśmy zmarnować. To jest niewiarygodne, ale mam wrażenie, że w tamtych czasach w Polsce nie mówiono aż tyle o marnowaniu jedzenia. O wielu rzeczach nie mówiono. Nie byliśmy po prostu wyedukowani. Dokładnie. Pokolenie naszych babć, a i rodziców, zawsze powtarzało, że nie wolno marnować chleba. Tak, tak. Chleb można podzielić na kromki i zamrozić. To prawda, to jest bardzo dobry pomysł. Tak, kilkanaście lat temu zaczęliśmy kupować znacznie mniej jedzenia. Nie tylko, by go nie marnować, ale także zaczęliśmy czytać etykiety. Pamiętasz, jak wyszliśmy raz ze sklepu z pustym koszykiem? Pamiętam to doskonale, bo ja do dzisiaj jestem w szoku, jak wiele różnych rzeczy jest wrzucanych w to, co nazywamy jedzeniem. Myślę, że wtedy tak porządnie nami wstrząsnęło. Generalnie kupuje się zbyt dużo jedzenia. Tak, zgadzam się z tobą, kupujemy zbyt dużo jedzenia i problemem polskich rodzin w szczególności jest to, że potem gotujemy zbyt dużo. Nie jesteśmy w stanie tego zjeść i wyrzucamy. Tak, ale ten problem to jest znacznie szerszy. Zgodzę się z tobą i oczywiście w tak krótkim czasie nie jesteśmy w stanie powiedzieć o wszystkim, bo marnowanie jedzenia to tylko szczyt tej góry lodowej. A czy woda to też jedzenie? No a jak myślisz? Ja piję bardzo dużo wody. Bo widzisz, Haniu, 60% masy całego naszego ciała to woda. Oznacza to, że jeżeli ktoś waży na przykład 100 kilo, to 60 kilo z tego to jest woda, to są płyny. A bez tlenu i bez wody nie byłoby życia. Podobnie jak bez innych pierwiastków też by go nie było, ale teraz mówimy o wodzie. Więc to znaczy, że krew to też jest woda taka? Ale nie do picia? Krew to płyn, a nie woda. Czyli woda to też jedzenie. W pewnym sensie też. I tu znów powraca temat marnowania. Nie lubię tego słowa. Ja też go nie lubię. A jak myślicie, czy woda jest źródłem odnawialnym? Co? Co znaczy odnawialnym? To znaczy, że kiedy się ją zużywa i skądś się bierze, to w tym miejscu woda nadal przybywa, bo to jest takie źródło. Ale nie powinno się nadużywać tych źródeł, ponieważ w różny sposób możemy recyklingować wodę. Tak, tak. Prawie 80% wody, która trafia do kanalizacji w tych naszych domkach, nadaje się do ponownego wykorzystania. To jest tak zwana szara woda. Ta woda może nie nadaje się do picia, bo szara woda to ścieki, które pozostają, gdy bierzemy kąpiel czy zmywamy naczynia. Ale najnowsza technologia pozwala na powtórne wykorzystanie tej wody. Możemy również wykorzystać deszczówkę. Możemy ją zbierać i na przykład podlewać nią nasze roślinki. A my wszyscy uwielbiamy jeść roślinki, uwielbiamy surówki, całe bukiety, no dobra, tata i mama uwielbiają. W miastach niestety trudniej na przykład zbierać deszczówkę, ponieważ ludzie żyją w blokach, czasami bez balkonów.
ale nawet żyjąc w mieście, w blokach, możemy przyczynić się do tego, by chronić nasze środowisko, by kontrolować nasze wydatki. Jak to możemy zrobić? Przedstawimy Wam taką krótką listę. Najedz się przed zakupami, bo jeśli jesteś głodny, kupujesz więcej. Zrób listę zakupów. Pamiętajmy, że produkty z tak zwanymi żółtymi naklejkami dalej są jadalne, a dodatkowo kosztują mniej. Obite banany i jabłka też są do jedzenia. Zgadza się, produkty, które nie wyglądają idealnie, tak jak na przykład obite jabłka czy banany z czarnymi plamkami na skórce, dalej są jadalne. Takie banany są słodziutkie, prawda, Haniu? Tak. Bo brązowe, to tata mi mówił, że to jest naturalna czekolada. To jest nie czekolada, Haniu, tylko taki naturalny cukier. A! Mhm. Jak czekolada? Miam, 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 miam. A jabłuszka możemy upiec lub usmażyć i zrobić smaczny deser. Kolejny punkt na liście to nasze kochane reklamówki, o których już kiedyś rozmawialiśmy. Używajmy takiej reklamówki jak najdłużej, a ta, która się zepsuje, może być oddana w sklepie. Ale oczywiście lepiej użyć torby lnianej. Jeśli chodzi o wodę, to oczywiście trzeba ją oszczędzać. Nie zawsze można to jednak zrobić jak powinniśmy, ale musimy się starać. Każde najmniejsze staranie jest ważne. Czyli jeśli na przykład myjemy zęby, to wodę lejemy do kubeczka. Unikamy bezsensownego lania wody. A jeśli na przykład nie mamy zmywarki do naczyń, to naczynia dobrze jest opłukać w miseczce z wodą. Taką wodę potem można wykorzystać do podlania kwiatków właśnie. Upewnijmy się jednak, że nie ma w tej wodzie resztek jedzenia. Taką wodę można przelać przez sitko. Ja wiem, że to brzmi jak ciężka praca, tak? Ale jeśli każdy dołoży swoją cegiełkę, to nagle okaże się, że mamy piękną i czystą planetę. Okej, dziś mówiliśmy sobie tylko o jedzeniu i o wodzie, ale marnujemy znacznie więcej. Zużywamy zbyt dużo energii, kupujemy zbyt dużo ciuchów, kupujemy zbyt dużo produktów kompletnie nam niepotrzebnych. No i pamiętajcie, że nawet najmniejsze działanie ma znaczenie. A dziś zakończymy nasze pogaduchy i przejdziemy do słuchowiska pod tytułem Mysie Sprawy. Zapraszam! A lato tego roku było wyjątkowo gorące. Wciągając powietrze, miało się wrażenie, że parzy ono podniebienie i gardło. Jakby wciągało się ogień. Odczuwało się suchość i trzeba było co chwilę pić wodę. Ta jednak także była nagrzana. Dawała jednak pewną ulgę. Noce były nieco bardziej znośne, ale cały czas gorące i suche. Z tego też powodu Kajetan w dzień spał, a wychodził z domu dopiero po zmierzchu, gdy słońce schowało się hen za horyzontem i ułożyło wygodnie do snu na wygodnej pościeli z pierzastych chmur. Szczerze jednak trzeba powiedzieć, że zarówno Kajetan, jak i jego rodzeństwo, a także rodzice prowadzili zwykle nocny tryb życia, bez względu na to, czy była to deszczowa jesień, przykryta śnieżną narzutką zima, wybuchająca kolorami i życiem wiosna, czy też ciepłe lato. Nawet tak upalne i suche jak tegoroczne. Zresztą tak postępowali wszyscy jego pobratymcy. Tak po prostu zawsze żyli. Kajetan pochodził ze starej mysiej rodziny. W rodzinnych opowieściach o przodkach można było usłyszeć o czasach najdawniejszych. To znaczy takich, w których myszy żyły z ludźmi zamieszkującymi jaskinie, a później pierwsze domy z wyprawionych skór mamucich obciągniętych na drewnianych palach. W nich zaś niemal cały czas, na samym środku, w kręgu, ogrodzonym kamieniami, tlił się ogień. Zaś dym powoli snuł się ku górze, niczym magiczny, przeźroczysty wąż leczący wszystkich w trakcie snu. Ludzie udoskonalali metody budowlane i żyli w coraz lepszych domach, a myszy zawsze im towarzyszyły. I tak jest do dzisiejszego dnia. Echa tych dawnych czasów widoczne były i obecnie. Rzadko która rodzina myszy domowych żyła w ludzkich siedzibach latem. Wówczas niemal wszyscy przeprowadzali się do swoich letnich siedzib, norek i korytarzy ciągnących się pod powierzchnią niewielkich ogródków i trawników przed ludzkimi domami. Rodzina Kajetana szczyciła się tym, iż zamieszkiwała właśnie miasto od czasów najdawniejszych,
gdy ludzie postanowili wybudować w tej okolicy pierwsze drewniane domy. Przodkowie Kajetana byli jedną z czterech mysich rodzin, które wraz z ludźmi zasiedlili ten teren. Dziś nie ma to większego znaczenia, ale niegdyś tworzyli oni potężne, arystokratyczne rodziny, decydujące o losie wszystkich myszy w mieście. Samo miasto rozrosło się. Różne zaś zdarzenia wpłynęły na to, iż obecnie myszy domowe tworzą społeczność istot równych sobie, które od wieków już nie zaznały głodu ani pragnienia. A jako, że były to bardzo obrotne myszki, które jak nikt inny nie znały się na handlu, to też wyniosły ten rodzaj działalności do poziomu sztuki. I zamożność spłynęła na cały ród domowych myszy, które w niezmienny niemal sposób żyły i umierały w spokoju przez całe pokolenia. Aż do tego wieczoru, gdy Kajetan nie przyszedł na umówione spotkanie z panem Uzu, zwanym Ząbkiem. Przydomek ten pochodził od rzucającego się w oczy, a istotnego feleru, jakim były ogromne, wręcz dwa przednie, idealnie białe ząbki pana Uzu. Była to jednak przypadłość rodzinna, gdyż i ojciec, i dziadek, a i szanowny pradziadek mieli defekt podobny. Oczywiście to nie owe zęby decydowały o tym, iż każdy w mieście znał pana Uzu. O nie! Wszyscy wiedzieli, że jest to mysz najbogatsza, najzacniejsza i najmądrzejsza. Czy mogło być inaczej, jeśli wszystko, co dotknął, zmieniało się w majątek jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki? Co prawda, tata Kajetana, który znał bardzo dobrze pana Uzu i był jego najbliższym przyjacielem, miał nieco odmienne zdanie. Lecz co znaczy opinia jednostki, gdy większość uważa inaczej? Zresztą pan Uzu podkreślał zawsze, gdy odnosił sukces, iż jest to zasługa wszystkich zaangażowanych w dany projekt, a nie tylko jego. Niemniej jednak każdy chciał pracować dla pana Uzu. Jeśli zaś jakakolwiek mysz domowa miała pomysł wymagający nakładów i sił mysich, to natychmiast pędziła z tym do pana Uzu. Nie było łatwo się z nim spotkać bezpośrednio, gdyż trzeba było przedrzeć się przez cały sztab ochroniarzy, recepcjonistów, sekretarek i kierowników z przedsiębiorstw należących do Ząbka. Dopiero gdy pomysł wydawał się naprawdę interesujący i co ważniejsze, dobrze rokujący na odniesienie sukcesu, to wówczas dochodziło do tego najważniejszego ze spotkań z panem Uzu. Co prawda, Kajetan znał dobrze Ząbka, ale nawet to nie uchroniło go od przejścia całej drogi od ochroniarzy przez sekretarki aż do jednego z kierowników pracujących dla pana Uzu. Miał jednak tak interesujący pomysł, iż wiedział doskonale o tym, że przejdzie całe to ząbkowe zamieszanie, jak zwykł mawiać tata Kajetana. Kajetan został umówiony na spotkanie z panem Uzu, dokładnie za 7 nocy, zaraz przed wschodem słońca, przed sobą miał więc cały tydzień. Przez większą część nocy pierwszej pomagał ojcu w ich rodzinnym sklepie, a pracy było wyjątkowo dużo, gdyż przyszła dostawa frykasów nie tylko z miast sąsiednich, ale i z krajów zamorskich, na które czekał z tatą już od dłuższego czasu. Na szczurzych przewoźników morskich zawsze można liczyć. A pomysł Kajetana miał właśnie związek z udoskonaleniem dostaw towarów z odległych krain. Po ustawieniu skrzyń w dużym składzie znajdującym się na zapleczu sklepu, a także rozstawieniu świeżego towaru na rozlicznych półkach w samym sklepie, ojciec z synem zakończyli swoją pracę. Tata udał się do domu, by zjeść przepyszny posiłek, który przyrządziła najlepsza kucharka na świecie, mama. Kajetan zaś skierował się do jednej z rozlicznych restauracji w mieście, gdzie przy dobrej i spokojnej muzyce granej przez miejscowych grajków spotkał się z przyjaciółmi. Zamówili przepyszny i jak zawsze wyjątkowo obfity obiad. Swoją drogą to interesująca nazwa na posiłek podawany po północy, ale cóż, w dzień myszy domowe śpią. Czas płynął na interesujących rozmowach i żartach, a żaden z biesiadników nie był w stanie zjeść i wypić wszystkiego, co zamówili i za co zapłacili. W
przeszłości Kajetan dorabiał sobie jako młodzieniec w podobnej gospodzie. Dziś ona już nie istnieje, gdyż na jej miejscu powstał wielki parking dla pojazdów, którymi poruszają się ludzie. Samochodów, vanów, motocykli, kamperów i aut ciężarowych. Nawet tych ogromnych. Niemniej jednak Kajetan wiedział, iż w każdej restauracji niedojedzone dania wylądują na śmietniku. Co w tym dziwnego? Przecież nikt nie chce jeść resztek po kimś. Zresztą, wracając do domu, nawet nie zaprzątał sobie tym głowy. W końcu jedzenie, picie czy też w miarę zamożne życie jest przecież czymś normalnym dla myszek domowych. Przy ludziach nie tylko niczego im nie brakuje, ale wszystkiego mają wręcz zbyt wiele. Dlatego właśnie zajęli się handlem na skalę światową, wymieniając się towarami pomiędzy poszczególnymi miastami i krainami. A pomysł Kajetana miał jeszcze bardziej usprawnić całą tę wymianę. Wtem coś pochwyciło go i uniosło wysoko w górę. Kajetan zamarł. Zaczął szybko poruszać całym ciałem. Potężne szpony nie pozwoliły mu na to. Odwrócił głowę ku górze. Zobaczył gęste pióra i krótki, ostro zakończony dziób. W jednej krótkiej chwili zrozumiał, że został porwany przez sowę. A sądząc po rozmiarach, to przez potężnego puchacza. Słowo porwany było pierwszym, które przyszło mu na myśl. Ale wiedział, że odpowiedniejszym byłoby upolowany. Tak, sowy to drapieżniki, które polują na różne pod względem wielkości ofiary. Bywa również, że i na myszy, i żywią się nimi. Kajetan zamarł w bezruchu, uwięziony w szponach potężnego ptaka. Całe zdarzenie, to znaczy błyskawiczny lot koszący puchacza, wyciągnięcie nóg i złapanie w szpony idącej zamyślonej myszy, zostało zauważone przez jednego ze strażników miejskich świata zwierząt, nietoperza. Od niepamiętnych czasów te latające ssaki tworzyły zwarte szeregi straży pilnującej porządku w mieście. Poszczególni strażnicy zaś, gęsto rozmieszczeni na obszarach całego miasta, pełnili służbę obserwacyjną, nieustannie rejestrując, co się dzieje. Ciemności nie były dla nich przeszkodą, gdyż polegali przede wszystkim na wrodzonym im zmyśle radiolokacyjnym, a nie na wzroku. Oznacza to, że widzieli swoim doskonałym słuchem, który działał niczym sonar radaru. Nietoperze żyły w świecie dźwięku. I właśnie taki nietoperz, obserwator, usłyszał całe zdarzenie i zobaczył je w swoim umyśle. A jako, że ochrona myszy, zarówno ich życia, jak i mienia, należy do obowiązków straży, natychmiast piskliwym dźwiękiem powiadomił najbliższy posterunek o wszystkim. Niemal natychmiast w okolicy pojawił się patrol, złożony z kilkudziesięciu latających strażników. Jego dowódca, po szybkiej rozmowie z obserwatorem, natychmiast poderwał oddział do lotu. Chmura nietoperzy szybko oddaliła się w tym samym kierunku, w którym zniknęła sowa ze swoim łupem. I bardzo szybko dogoniła puchacza. Znajdował się nad polami za miastem, całkiem niedaleko lasu. Po prawej stronie w księżycowym świetle mieniło się wrzosowisko ciągnące się aż do klifu, nad brzegiem morza. Dowódca wydał krótki, piskliwy rozkaz i naraz całe komando rzuciło się na sowę. Wywiązała się krótka walka, podczas której drapieżny ptak musiał użyć swoich wielkich, ostrych szponów. W całym zaś zamieszaniu nikt nie zauważył, iż po ich otworzeniu wypadła z nich mysz. Kajetan spadał. Zdawał sobie z tego sprawę. Wcześniej wyczuł ogromne zamieszanie wokół swojego porywacza, a po chwili mógł się swobodnie poruszać. Wypadł bowiem ze szponów sowy. Co jednak z tego? Przecież mysz, choćby nie wiem jak bardzo starałaby się ruszać swoimi łapkami, nie utrzyma się w locie. Mysz nie lata. Mysz spada. I Kajetan spadał. Na szczęście niezbyt długo. Uderzył w jakieś suche krzaki, zapadł się w nie. Przeturlał, przez chwilę leżał nieruchomo. Po czym wstał. Chciał się otrzepać, ale upadł. Prawa noga nie utrzymała go. Jednocześnie poczuł ból. Coś było nie tak. Próbował jeszcze raz. Tym razem ból był znacznie większy. Stracił przytomność. Starcie w przestworzach zakończyło się tak szybko, jak się zaczęło. Pokonana sowa odleciała w kierunku zwartych drzew, na skraju lasu. Dowódca lotnego komanda wydał zaś polecenie przeszukania całej okolicy. Był przekonany, iż porwana mysz spadła gdzieś poniżej i trzeba jej udzielić pomocy. Nietoperze rozproszyły się na znacznym obszarze i nagle powietrze wypełniły gwizdania, cmokania i różne wysokie dźwięki.
Strażnicy nietoperze rozpoczęli poszukiwania przy wykorzystaniu swojego niesamowitego daru natury – echolokacji. Nadchodził jednak świt i należało przerwać badanie terenu. Nietoperze to również stworzenia nocne. Oddział na rozkaz swojego dowódcy odleciał w stronę miasta, by przeczekać dzień w swojej kryjówce. Przeczekać, czyli przespać. A co stało się w tym czasie z Kajetanem? Później opowiadał o tym mniej więcej tak. Pamiętam, jak byłem ciągnięty, chyba. Widziałem bowiem ściany tunelu wokół siebie, ale co chwila traciłem przytomność. A gdy otworzyłem oczy, to leżałem na jakimś biednym posłaniu. Najpierw ktoś wsmarował mi jakąś maź w nogę, chyba jakaś stara żaba, a później ktoś inny przywiązał mi prawą nogę do jakiegoś kijka, usztywniając ją zupełnie. Kompletnie nie wiedziałem, co się dzieje. A dopiero po chwili spostrzegłem, że te wychudzone małe postaci to myszarki. Zawsze opowiadając całą historię, akcentował to ostatnie słowo. Myszarki. Musisz wiedzieć, że myszy domowe mają bardzo silne poczucie własnej godności. Można wręcz powiedzieć, że pychy. Uważają, że w świecie gryzoni to one stoją na samym szczycie, że są po prostu lepsze od wszystkich innych. A już na pewno od tych wszystkich dzikusów, czyli myszarek. I to tych polnych, i to zaroślowych, a już na pewno leśnych. Dowodem na to była nie tylko zaradność i zamożność myszy domowych, ale i sam ich rozmiar. Wszystkie te myszarki były zdecydowanie drobniejsze i mniejsze od szlachetnej myszy, a te, które opatrywały naszego biednego Kajetana, były w dodatku bardzo, ale to bardzo chude i zabiedzone. Nietoperzy strażnicy przerwali poszukiwania po bezowocnym przeszukiwaniu terenu w nocy następnej. Rozpuścili wówczas wici o Kajetanie, wysłali swoich szpiegów oraz na życzenie rodziny Kajetana ogłosili nagrodę dla tego, kto doprowadzi do zaginionej myszy. O tym wszystkim Kajetan jednak nie wiedział, leżał bowiem w norce głęboko pod ziemią, karmiony jakąś breją w niewielkiej ilości, czasami dostawał niewielką ilość wody do picia. Często spał. W międzyczasie zaś słuchał opowieści swoich gospodarzy o tym, jak żyją i co dzieje się w całej krainie. Bardzo szybko zrozumiał, że myszarki to nie dzikusy. Nie różniły się niczym od niego, ani od innych myszy. Miały swój świat i swoje problemy. Największy z nich zaś był taki, że lato tego roku było wyjątkowo upalne. Słońce paliło pola, a oczka wodne znacznie zmniejszyły swoje rozmiary. Nie było więc jedzenia i wody pitnej. Ponadto okazało się, że w lesie znacznie rozrosła się kolonia lisów, która stała się bardzo dużym zagrożeniem dla wszystkich małych zwierząt. Z tego powodu myszarki leśne zawiązały sprzysiężenie wszystkich rodów oraz zawarły pakt z Królestwem Wiewiórek. Układ ten zawiązano przeciwko kolonii lisów, lecz przyszło upalne, gorące lato i susza uczyniła ogromne spustoszenie. Niedobory jedzenia i wody pitnej dały się we znaki. Z tego też powodu myszarki leśne zaczęły bronić wstępu watahom polnym na teren lasu. Podobnie czyniły z myszarkami zaroślowymi, ale te nigdy nie działały w grupie. A jak każdy przecież wie, to tacy indywidualiści wśród myszarek. Jednakże tego to Kajetan nie wiedział. W ogóle zdał sobie sprawę z tego, jak niewiele wiedział o tym, co dzieje się poza miastem. Po upływie kilku dni i nocy był w znacznie lepszej kondycji i gotów na powrót do miasta. Smutno było mu żegnać swoich gospodarzy, którzy dbali o niego i dzielili się z nim każdą kroplą wody i każdym kęsem jedzenia. Jednocześnie zjawili się strażnicy miejscy, których poinformowano o tym, iż mysz domowa przeżyła porwanie przez sowę. Kajetan poprzysiągł sobie w duchu, iż uczyni wszystko, aby im pomóc przetrwać to ciężkie lato. Powrót był wielkim świętem rodziny i przyjaciół Kajetana w mieście. Na wielki, uroczysty obiad przybył również pan Uzu, a Kajetan opowiedział mu zarówno o swoim pomyśle na usprawnienie handlu zamorskiego, jak i o losie myszarek polnych i zaroślowych. Z inicjatywy Ząbka już następnego dnia zebrała się Wielka Rada Myszy, która radziła, w jaki sposób przestać marnować własne zapasy jedzenia i picia oraz jak zacząć je dostarczać potrzebującym. Okazało się bowiem, że myszarki to nie dzikusy, lecz po prostu mniejsi kuzyni myszy domowych i bardzo potrzebują pomocy. Tak uratowany Kajetan
uratował myszarki i zmienił świat. Tak doszliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Bardzo Wam dziękujemy za to, że nas słuchacie. Doszły nas nawet słuchy, że usypiamy do snu. Każda reakcja i interakcja jest mile widziana. Jesteśmy wdzięczni za lajki, polubienia, więc łapki w górę, subskrybujcie kanał, byśmy mogli tworzyć dla Was więcej. Jeśli nie chcesz przegapić nowej audycji Dzieciandi, to koniecznie ją zasubskrybuj, na przykład na YouTube, i porozmawiaj o nim ze swymi przyjaciółmi. Do usłyszenia. Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja. Koniec.